Witam serdecznie, dzień dobry. Kolejny raz w Zakładzie Karnym Brzegu została zorganizowana akcja paka dla dzieciaka. Tym razem jest to paka wielkanocna. Osadzeni w Zakładu Karnego Brzegu dobrowolnie przekazują zakupione przez siebie słodycze dzieciom. W związku z powyższym w imieniu dyrektora Zakładu Karnego Brzegu, jak również osadzonych, chcielibyśmy przekazać te słodycze dzieciom z tutejszej świetlicy. Pokój i dobro, które prowadzi świetlicę Przystań. Chcemy serdecznie podziękować. Na pewno słodycze się przydadzą. Wszyscy się bardzo ucieszą i nam bardzo miło, że ktoś pamięta o nas. Doceniamy, że osadzeni jakby rezygnując ze słodyczy dla siebie przekazują je dzieciom, a dzięki temu tutaj nam jest bardziej miło i słodko. To też taki fajny gest, prawda, że oni też starają się, prawda, jakoś pokazać, że też są dobrzy, chociaż wiadomo, zawsze w więzieniu siedzi się za coś, prawda, za jakiś zły czyn. On jest, no różne te złe czyny są, też troszkę wiecie, bo też znacie różne osoby, wiecie troszkę jak to wygląda, ale oni też chcą pokazać, że też są dobrzy, że chociaż coś złego zrobili, często żałują i chcą się poprawić i chcą być coraz lepsi, chcą pomagać innym, chcą się dzielić. Chcą pokazują, że też mają dobre serca, wrażliwe, że kochają dzieci, bo często też mają swoje dzieci w domach. Niektórzy, tak. Prawda? Tak jest. Z pewnością przekażemy życzenia, jak i podziękowania tym osobom, którzy brali udział w tym. W tej akcji. My zarówno służbie więziennej, jak i osadzonym przekazujemy również serdeczne, świąteczne pozdrowienia takiego rzeczywistego przeżywania zmartwychwstałego Pana Jezusa i tutaj od dzieci ze świetlicy i wychowawców życzenia. Dziękujemy bardzo. No, chcielibyśmy serdecznie podziękować. Również dziękujemy. Dzieciom dziękujemy serdecznie. Za życzenia, za prezent. No i mam nadzieję, że jeszcze będziemy się widywać. Bo to tam myślę, że ta akcja dalej będzie organizowana w tutejszym Zakładzie Karnym Brzegu. W związku z tym, na pewno się będziemy jeszcze widzieć. Dziękujemy bardzo.